Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w Baranowie Sandomierskim. Zakończyła się druga konferencja latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Naszym gościem jest profesor Katarzyna Kostrzewa z Katedry Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. My się z Kasią znamy, więc nie będziemy udawać, że jesteśmy na pani. I Kasia dzisiaj wygłosiła wykład pod tytułem Katastrofa Smoleńska w świetle prawa międzynarodowego. I byłem wstrząśnięty tym wykładem, ponieważ nie interesuje mnie prawo ani jego zagadki, pewnie bardzo źle. Natomiast z tego obrazu, który dzisiaj się wyłonił w trakcie wykładu, no, wrażenie odniosłem następujące. Mimo dość ścisłych procedur i ustaleń można w taki sposób zmanipulować rzeczywistość, że nie ma żadnej drogi legalnej wyjaśnienia tak ważnego wydarzenia i tak tragicznego jak katastrofa smoleńska. Czy to tak jest? Tak, obecnie tak właśnie jest. Wybór konwencji chicagowskiej, załącznika do konwencji chicagowskiej, tak naprawdę uniemożliwia nam teraz podjęcie jakiejkolwiek drogi prawnej. Konwencja chicagowska o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ma zastosowanie tylko do cywilnych statków powietrznych. Załącznik 13 jest załącznikiem do tej właśnie konwencji i również mówi o procedurach, które obowiązują w przypadku katastrofy cywilnych statków powietrznych. Natomiast Tu-154 był państwowym statkiem powietrznym, a konwencja chicagowska wyraźnie wyłącza swoje zastosowanie do państwowych statków powietrznych. Co prawda starano się wytłumaczyć, że nie stosujemy konwencji jako takiej, ani załącznika do tej konwencji, stosujemy jedynie procedury zawarte w tym załączniku, ale nawet zastosowanie procedur powoduje, że wszelkie możliwe środki odwołania, o których mówią te procedury, są nieskuteczne w przypadku, gdy nie stosujemy aktów prawnych, z których te procedury zaczerpnęliśmy. A nie stosujemy ich, no, ponieważ znaczy my, nie my, władza, która aktualnie wtedy dzierżyła ster rządów, nie stosuje ich, albowiem próbuje znaleźć jakieś inne niż nakazują to przepisy, wyjaśnienie, albo też może lepiej powiedzieć, użyć jakiegoś eufemizmu i powiedzieć przyklepanie wypadków, które się wydarzyły. Takie odniosłem wrażenie i wspomniałaś o takiej bardzo istotnej sprawie, o rozmowie Edmunda Klicha, który jechał do Warszawy, kiedy się dowiedział, że samolot uderzył w ziemię, jechał do Warszawy i zadzwonił do niego jego kolega z Moskwy, czy tam z Rosji, i zapytał, według czego procedujemy, tak? Znaczy przynajmniej tak pan Klich to relacjonował, no bo kiedy ja to wszystko usłyszałem, to sobie pomyślałem, że może on wcale tak nie powiedział, tak? Bo skoro już interpretujemy, od razu myślę o tym, jaką tu obronę znaleźć przeciwko temu mechanizmowi, który został zastosowany. Tak? Czyli zmieniamy przepisy, upieramy się, że to te przepisy... To znaczy ja nie sądzę, żeby Edmund Klich zmieniał tutaj jakiekolwiek przepisy. Ja raczej stawałabym w obronie Edmunda Klicha. Edmund Klich wówczas był szefem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Jest to komisja, która bada wypadki lotnictwa cywilnego i ta komisja pracuje na podstawie konwencji chicagowskiej i załącznika 13. Przewodniczący tej komisji nie jest prawnikiem i nie ma w związku z tym obowiązku znać, jakie procedury powinny być stosowane w przypadku państwowego statku powietrznego. To dlaczego zadzwonił do niego ten Rosjanin? Bo ten Rosjanin też badał zazwyczaj wypadki lotnictwa cywilnego i procedował w oparciu o konwencję chicagowską. Obaj panowie procedowali w oparciu, a dlaczego, to znaczy ja nie wiem, co było powodem, dlaczego zadzwonił, na ten temat nic nie wiem. Natomiast procedował na podstawie konwencji chicagowskiej Morozow, procedował również w Polsce Edmund Klich. No problem polega na tym, że no ta konwencja wyraźnie wyłącza swoje zastosowanie w przypadku państwowych statków powietrznych. Dobrze, ale mamy Morozowa i mamy Klicha.
Ja chciałam tylko na chwilkę przerwać. Mówię tutaj, mogę tylko wypowiadać się na temat, na który wiem, o którym czytałam. Nie mogę snuć przypuszczeń. Ale dobrze, ale nie snujmy przypuszczeń, bo chcę zapytać o coś innego. To są ludzie, którzy zajmują się katastrofami statków powietrznych cywilnych. Czy są jacyś ludzie, którzy zajmują się katastrofami statków powietrznych państwowych w Polsce? Są oczywiście tacy ludzie, ale oni są powołani do innej komisji, Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. I akurat w Polsce ta komisja pracuje na podstawie ustawy Prawo Lotnicze oraz rozporządzenia, w którym ustalone są procedury działania tej komisji. Ta komisja jest powołana ad hoc, a więc w momencie, kiedy zdarza się wypadek państwowego statku powietrznego, taka komisja jest powoływana. Natomiast nie ma żadnych regulacji prawno-międzynarodowych, umów o charakterze powszechnym czy umów o charakterze regionalnym, które regulowałyby kwestie związane z badaniem wypadków lotniczych lotnictwa państwowego. W związku z tym opieramy się wówczas na procedurach obowiązujących w danym państwie. Czy ta komisja dotycząca, która zajmuje się katastrofami statków powietrznych państwowych, to jest komisja Millera? To znaczy, jeżeli chodzi o akurat wypadek to 154, rzeczywiście została powołana Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego i przewodził jej minister Miller. Tak. Czyli zaczęło się od Klicha, skończyło się na Millerze. To znaczy, ale Edmund Klich został poinformowany nieoficjalnie o tym, że taki wypadek miał miejsce. Natomiast potem już oficjalnie została powołana komisja, która badała wypadki lotnicze lotnictwa państwowego. Czyli wszystkie procedury, które w Polsce zostały zastosowane, świadczyły o tym, że katastrofie uległ państwowy statek powietrzny. Prokuratura wojskowa się tym zajęła, została powołana komisja do badania wypadków lotniczych lotnictwa państwowego, a więc po stronie polskiej wszystko świadczyło o tym, że doszło do wypadku państwowego statku powietrznego. Jednakowoż nic w tej sprawie nie zostało wyjaśnione i nie ustalono przyczyn katastrofy, prawda? To już... Znaczy, jest szansa na to, że takowe ustalenia kiedyś nastąpią? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo. Naszym gościem była profesor Katarzyna Kostrzewa, jeden z wykładowców drugiej konferencji latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Dziękuję bardzo.